Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z dwoma wyśmienitymi książkami. Dzieci z Bullerbyn pewnie doskonale znacie oraz Dzieci z Hamamatsu, ale zacznijmy od klasyki. Pewnie znacie tą książkę wyśmienicie. Czy wiecie, że to już 70. urodziny tej książki, tej historii, którą kochają tak naprawdę pokolenia? Spotykam teraz rodziców, którzy czytają Dzieci z Bullerbyn swoim dzieciom, ponieważ tą książkę jako jedną z niewielu zapamiętali ze swojego dzieciństwa. Z okazji 70-lecia została wydana przepięknie w nowej formie książka. Już Wam pokazuję może taką jaśniejszą stronę. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jest to o wiele większy format niż dotychczas. Większa czcionka, może cięższa, ale bym powiedziała, że przepięknie wygląda na półce i jest to taka wersja dla kolekcjonerów. Nie tylko jeśli chodzi o sentyment, ale i żeby pięknie wyglądała i fajnie się po prostu czytała. Uważam, że taka czcionka jest o wiele przyjemniejsza dla dzieci niż ta lekturowa mniejsza. Ale nie chciałam Wam tylko opowiadać o dzieciach z Bullerbyn. Chciałam Wam przedstawić książkę Dzieci z Hamamatsu, która jest porównywana do Dzieci z Bullerbyn, ponieważ mówi o dziewczynce, która w wieku kilku lat przeprowadziła się z rodzicami do Japonii, ponieważ jej tata dostał tam pracę. Jest to, można powiedzieć, spis może nie całego życia, ale bardzo dużej części życia tej dziewczynki, jak ona się odnalazła w przedszkolu, potem w szkole, w ogóle jak wygląda przejście z przedszkola do szkoły, jak wygląda szkoła, różnice kulturowe, takie zwykłe, jeżeli chodzi o toaletę, korzystanie z toalety, o sklep, o tym, jak wyglądają budynki, jak się kupuje meble i gdzie, co się je, jak się podróżuje do przedszkola, czy z rodzicami, czy nie, czy łatwo jest nawiązać kontakt i w szkole, i na podwórku z japońskimi dziećmi w momencie, kiedy tego języka się nie zna. No i chyba najważniejsze, czy łatwo się jest nauczyć tego języka. Książka zawiera całe mnóstwo ciekawostek o kulturze, o okolicy, o tym, jak dziewczynka się adoptowała. Z punktu widzenia wszystko jest kilkuletniej i dorastającej tak naprawdę dziewczynki. Bardzo serdecznie Wam polecam. Pewnie wśród Was mamy miłośników klasyki i tego, co obecnie możemy znaleźć nowego na rynku wydawniczym. Ja Wam polecam te dwie książki bardzo serdecznie. Bawcie się dobrze.